Cześć, witam na kanale Biotech Media. Dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawić Wam Mirona Tokarskiego, prezesa wrocławskiego startupu Genentech. Cześć Miron. Cześć. Zanim przejdziemy do prawdziwych powodów, dla których się tutaj spotkaliśmy, kilka słów o genezie startupu i historii Twojej wniknięcia do biznesu, mimo że cały czas zajmujesz się pracami R&D przede wszystkim. Geneza projektu Genentech rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy na spotkaniu z inwestorami zaprezentowaliśmy pomysł na stworzenie mobilnego laboratorium diagnostycznego. Mój promotor i kierownik Zakładu Technik Molekularnych, profesor Tadeusz Dobosz, proponował wtedy, żeby te testy, które są przeprowadzane na urządzeniu, były ukierunkowane na szybką detekcję cech anatomicznych i cech fizjologicznych przestępców na miejscu zbrodni. Jednak ja, pracując w laboratorium diagnostycznym w szpitalu klinicznym, widziałem bardzo dużą potrzebę do wykonywania szybkich testów w kierunku zakażeń właśnie za pomocą biologii molekularnej, bo te testy dają bardzo dużą przewagę, jeśli chodzi o czas, w którym jesteśmy w stanie postawić właściwą diagnozę. Niestety w chwili obecnej laboratoria te nie są laboratoriami otwartymi 24 godziny na dobę. Ze względu na koszty, czas oczekiwania na analizy jest po prostu wydłużony tylko dlatego, że musimy kurować próbki, żeby zminimalizować koszty pojedynczych oznaczeń. Naszym czytelnikom i widzom jesteście znani przede wszystkim jako twórcy kieszonkowego laboratorium Genentech ID. Powiedz mi, na jakim dzisiaj jesteście etapie, jeżeli chodzi o ten projekt. W tej chwili rozpoczęliśmy testy kliniczne zestawów diagnostycznych do detekcji wirusa brodawczaka ludzkiego typów najbardziej onkogennych 16 i 18. Te testy prawdopodobnie będą trwały przez najbliższy kwartał lub dwa. Pod koniec roku planujemy przeprowadzić proces certyfikacji zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej, tak aby mogły one trafić na rynek. Jeśli chodzi o rozwiązania kart mikroprzepływowych, które będą sercem tak naprawdę urządzenia Genentech ID, to te prace trwają właśnie we współpracy z Politechniką Wrocławską, jeśli chodzi o komorę amplifikacji. I równocześnie prowadzimy też pracę nad samym urządzeniem sterującym, które będzie wykonywało cały proces analizy. Naszym głównym pretekstem spotkania jest dzisiaj Genentech Fresh. Kilka słów w takim razie wprowadzenia. Genentech Fresh to przenośne laboratorium ukierunkowane na rynek diagnostyki w obszarze bezpieczeństwa żywności. Projekt, podobnie jak spółka Genentech, również rozpoczął się pod koniec 2016 roku, kiedy w ramach programu pilotażowych wdrożeń Pilot Maker nasz partner, firma Abrus, która jest jednym z największych dystrybutorów owoców i warzyw na rynku Europy Środkowej i Wschodniej, zgłosiła potrzebę ograniczenia stosowania środków ochrony roślin w przypadku szeregu upraw. My, odpowiadając na tą potrzebę, stworzyliśmy Genentech Fresh, który właśnie jest ukierunkowany do diagnostyki zakażeń roślin, po to, aby uniknąć konieczności stosowania środków ochrony roślin, kiedy nie są one potrzebne. Do współpracy z Amprusem za momencik przejdę, natomiast powiedz nam, jaka technologia stoi za tym urządzeniem i w czym przejawia się jej innowacyjność. Technologia, którą wykorzystujemy w Genentech Fresh, jest taka sama jak technologia, która będzie wykorzystana w Genentech ID. To jest oparta na ogrzewaniu energią fotonów. Dzięki temu urządzenie jest bardzo energooszczędne. Możemy przeprowadzać w przypadku ID właśnie badania niemal już gdziekolwiek, gdyż tam będzie zasilanie bateryjne. W przypadku Genentech Fresh w tej chwili mamy zasilanie albo z gniazda zapalniczki samochodowej, albo z gniazda sieciowego. Natomiast to, co jest istotne, to jest właśnie szybkość uzyskiwania wyników. Około 20-30 minut i prostota, czyli to, że właśnie nie musimy wykonywać tych oznaczeń w laboratorium, wysyłać próbek, tylko jesteśmy w stanie to zrobić w polu, kolokwialnie mówiąc, rolnik jest w stanie w miejscu, gdzie przeprowadza uprawy, przeprowadzić test. Czyli, że mógłbyś podsumować przewagi konkurencyjne, to rozumiem, że chodzi o czas i chodzi o mobilność. Chodzi o czas, chodzi o mobilność, chodzi o specyficzność. Tak naprawdę podobnych rozwiązań nie ma, jeśli chodzi o rynek bezpieczeństwa żywności. To jest rynek, który jest powoli kształtowany ze względu na to, że rośnie świadomość społeczna właśnie dotycząca stosowania środków ochrony roślin. I też
powoduje to, że rośnie ekonomika upraw dzięki temu, że po pierwsze nie musimy stosować środków ochrony roślin wtedy, kiedy one nie są potrzebne, a po drugie jesteśmy w stanie właściwie reagować, we właściwym momencie stwierdzić, kiedy ten środek należy ewentualnie podać, wtedy automatycznie rolnikom będą rosły w zbiory. Wchodzicie w obszary według mnie trochę kiełkujące, o którym ja trochę poczytałem, czyli w Polsce mówimy smart rolnictwo, dzisiaj mówimy przede wszystkim o dronach, o zdjęciach satelitarnych, o analizach takich light, można powiedzieć, danych. Jak oceniasz ty ten rynek i możliwość wejścia na niego? Myślę, że jest nisza, ale jest też niezwykle kiełkujący. Tak, to jest w tej chwili, to można powiedzieć, że jest to rynek niszowy, ale perspektywy, które też, z których czerpiemy właśnie z raportów rynkowych, mówią, że ten wzrost będzie bardzo dynamiczny tego rynku. Jest to spowodowane właśnie, tak jak wspomniałem, tą świadomością społeczną, ale po drugie też kwestią opłacalności produkcji rolnej. Kiedy rolnik jest w stanie uzyskać znacząco większe zbiory, to koszt wykonania takiego pojedynczego oznaczenia jest akceptowany. I tutaj właśnie dlatego blisko współpracujemy czy z firmą Ampus, czy z partnerami, o których jeszcze dokładnie nie chciałbym zdradzać, po to, żeby ten rynek rolniczy był jak najszerzej zaadoptowany właśnie przez rozwiązanie Genomtech ID, które doskonale wpisuje się właśnie w ten obszar smart rolnictwa, bo jednym z celów jest też stworzenie bazy danych, która będzie umożliwiała predykcyjne określenie już prawdopodobieństwa infekcji w rolniku. Pamiętam Twoją ocenę rynku, kiedy faktycznie wchodził Genomtech ID i pierwsze informacje pojawiały się m.in. w naszym portalu, gdzie mówiłeś, że większość urządzeń ma tą mobilność tylko w nazwie. A jak to się ma do smart rolnictwa, czyli do Genomtech Fair właśnie? Tam przede wszystkim nie ma w ogóle takich testów. Biologia molekularna do tej pory w rolnictwie tak naprawdę nie istniała. My staramy się to zmienić i nie działać w ten sposób, że zaoferujemy akceptowalne kosztowo testy w laboratorium, tylko chcemy właśnie maksymalnie skrócić ten czas do uzyskania wyniku, tak żeby rolnik nie musiał zbierać próbki, wysyłać do laboratorium, czekać kilka dni na uzyskanie wyniku, tylko w przeciągu kilkudziesięciu minut mógł to zrobić u siebie, czy za pośrednictwem na przykład doradcy rolniczego. Przejdę właśnie teraz do tej współpracy z Ampusem, bo to jest ta współpraca, o której Ty możesz mówić. Czy jaki jest przedmiot tej współpracy, jakie są jej cele? Przedmiotem współpracy jest właśnie stworzenie systemu tego smart rolnictwa w Polsce, wprowadzenie naszego rozwiązania Genomtech Fresh już w wersji drugiej, ponieważ Ampus zauważył, że liczba patogenów, która jest ważna z perspektywy rolnictwa, jest znacznie szersza. My też chcąc jeszcze bardziej obniżyć te koszty wykonania pojedynczego oznaczenia, dostosowujemy cały czas to urządzenie tak, aby mogło wykonywać więcej badań w jednym czasie. W tym momencie z jednej próbki jesteśmy w stanie z jednej próbki uzyskać wynik na jeden patogen, ale wkrótce w wersji drugiej będziemy w stanie uzyskać co najmniej 4 wyniki w kierunku 4 patogenów w jednej próbówce, to czterokrotnie zmniejszy koszt pojedynczego badania, jednocześnie skróci czas oczekiwania na to. Co wpłynęło na te Wasze wzajemne zainteresowanie tych obu stron? To po pierwsze, a po drugie, co spodziewacie się, że da to zarówno Genomtechowi, jak i Ampusowi? Ampusowi przede wszystkim da to pewność, że zbiory, które dostaje do dalszej dystrybucji, są bezpieczne. Dzięki temu są w stanie też poprawić ekonomikę, że jakość plonów, które otrzymują, jest znacznie lepsza. Natomiast jeśli chodzi o Genomtech, to oczywiście tutaj nasza bezpośrednia współpraca daje szansę rozwoju i spółce, i właśnie poprzez kanały dotarcia do rolników, do doradców rolniczych, które ma Ampus, jesteśmy w stanie dystrybuować te urządzenia. To w tym momencie wypada mi się zapytać o możliwość ekspansji zagranicznej, bo to nie będzie na pewno tylko w Polsce, na pewno macie szersze plany. Tak, nie ograniczamy się wyłącznie do Polski. Zresztą Ampus też nie jest firmą, która jest tylko i wyłącznie ograniczona do produkcji rolnej na terenie Polski. Współpracują też z producentami z krajów Europy, poza Europą, z Azji, z Afryki. I tam też planują wdrażać nasze rozwiązanie, ale już stricte ukierunkowane po tamtym rynku, bo jednak patogeny są inne. A jakie są jeszcze inne cele i perspektywy dla firmy? I to zarówno jeżeli chodzi o Genomtech ID, jak i o Genomtech Fresh. Przede wszystkim jeśli chodzi o Genomtech Fresh, o którym dzisiaj głównie rozmawiamy, to jest perspektywa szerszego rynku bezpieczeństwa żywności.
czyli nie tylko uprawa rolna, ale też na przykład hodowla zwierząt, które jest bardzo istotne, bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody, czy na przykład bezpieczeństwo żywności, które już na przykład znajduje się w sklepach. Natomiast jeśli chodzi o genom TKID, to jest dalszy rozwój rozwiązań mikroprzepływowych, które, tak jak mówiłem, są sercem urządzenia, i dalszy rozwój i certyfikacja kolejnych testów, tak aby stworzyć te docelowe panele, które będą oferowane lekarzom, pielęgniarkom, przychodniom. Ja dziękuję Ci jutrze za rozmowę. Powoli kończymy naszą rozmowę, natomiast nie kończymy wizyty Mirona w studio, bo za chwilę na naszym kanale pojawi się także materiał, który będzie testem Genomtech Fresh, więc koniecznie zostawcie subskrypcję, no i bądźcie z nami na bieżąco. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.